Czy jest już ten odpowiedni czas i moment, aby to nowe się narodziło, wykiełkowało, czy jeszcze trzeba czekać, aż całkowicie dojrzeje? Bo jeżeli chcemy na siłę jakieś dziecko wyciągnąć z łona matki na ten świat, może dojść do poronienia. Jeżeli chcemy w jakikolwiek inny sposób coś przyspieszyć, bo mamy tą niecierpliwość, już chcemy, żeby to się wydarzyło, już chcemy się uwolnić od starych nawyków, myśli, nałogów, jakichś starych rzeczy, które wydaje nam się, że już żeśmy je przepracowali, to może być ten poród tego nowego zbyt szybko. Jeszcze nie jest to dojrzałe, aby pojawić się w Twoim życiu. I myślę, że każdy z nas przechodzi takie momenty, że mamy nowe pomysły, nowe inspiracje, mamy taki nowy obraz siebie, nową wizję życia i już nie możemy się doczekać, kiedy nareszcie stanie się to rzeczywistością i pojawia się ta niecierpliwość, taki stres, przymus, napięcie. I to może spowodować, że wystartujemy z czymś zbyt wcześnie. Uwaga! Nie można też przegapić tego właściwego momentu, bo jeżeli już tak całkowicie będziemy to opóźniać, no to dziecko może się też urodzić za późno i będzie po prostu za późno. Dlatego księżniczka buław wskazuje Ci na to, że jeżeli jesteś z czymś w ciąży, czyli coś nowego się pojawia, coś, na coś nowego czekasz, to musisz być w takim pełnym zaufaniu i w pełnej obserwacji siebie, żeby wyczuć ten odpowiedni moment, kiedy to nowe powinno się narodzić, bo jest już dojrzałe do tego, by wystartować. W różnych naszych pomysłach biznesowych często pojawia się właśnie taka niecierpliwość. Już chcemy rozpocząć jakąś kampanię, jeszcze nie jest to do końca przemyślane, jakie będzie miało konsekwencje, czy już jest to dojrzałe, czy jest to już naprawdę dojrzałe do tego, aby się narodzić. Startujemy zbyt wcześnie i pojawiają się problemy, bariery, no bo coś po prostu jest zbyt wcześnie. A wszystko tutaj na świecie ma swój odpowiedni czas i moment.